Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Polska przegrywa z Francją w ćwierćfinale. To jest piąty ćwierćfinał na Igrzyskach, gdzie Polska przegrywa. Tutaj już nie chodzi o to, że Polska przegrała, ale Polska przegrała w bardzo fatalnym stylu. Oczywiście kontuzja Michała Kubiaka. O tym trzeba powiedzieć, bo ta kontuzja jednak wyeliminowała z gry. Ale bardziej do czego zmierzam i do czego ten film jest przenośnią, aby pokazywał. I mam nadzieję, że będziecie go udostępniali, bo ja go nie montuję, nagrywam na flow, mówię to, co myślę. A mam nadzieję, że Wam się to podoba. Proszę o lajka, proszę o subskrypcję, proszę o komentarz i proszę o Waszą analizę tego meczu. I mega proszę Was o udostępnianie tego, bo to jest mega ważne dla mnie. Co chcę powiedzieć, bo dla mnie to jest mega ważne. Uważam, że Polska przegrała przez kontuzję Michała Kubiaka. I tutaj widzimy mentalność Śliwki, Semeniuka. Ja oczywiście do nich nie mam pretensji, bo to nie jest ich wina. Po prostu oni nie byli gotowi na wielki turniej. Oni nie byli gotowi na Igrzyska Olimpijskie. Widzimy, jak wyglądają Mistrzostwa Świata. Tam Polska wygrywa nie dzięki temu, że jest najlepsza, tylko dzięki temu systemowi pojebanemu. Pierwsza grupa, kurwa, druga grupa, trzecia faza grupowa. Oczywiście mecze finałowe to są dwa mecze tylko, a tutaj nie dość, że Polska miała łatwą grupę, gdzie tutaj też mogli sobie pozwolić na jakieś tam błędy, to do tego przyszło rozluźnienie, przyszło mecz z Francuzami, gdzie Francuzi naprawdę są genialni. Nie chodzi o to, że Francja jest bardzo dobra, tylko Francja ma mentalność zwycięzcy, Polska tej mentalności uważam, że nie ma. Niektórzy zawodnicy nie są gotowi na grę w tak wielkich turniejach. Tak samo było widać Blizzarda, jak on wszedł. Polska Liga, on jak grał w Orlen Warszawa, nie był taki mocny. Oczywiście Liga Rosyjska bardzo stworzyła tego gracza. I tak uważam, że on dzisiaj dał awans Francji. I dlatego o tym mówię, że Polska Liga wcale nie jest taka mocna. My, jako Polaczki, kurwa, ryjemy sobie w bani, że ta Liga jest bardzo mocna. A tak naprawdę Zaksa wygrała oczywiście Ligę Mistrzów, ale po fatalnej grze Zenitu Kazań, trzy innych drużyn. Ale tutaj wiadomo, że NKP nie dawał tyle emocji. Igrzyska Olimpijskie są najważniejsze. Tu trzeba mieć bardzo twardą głowę, bardzo dużo energii i bardzo fajny zespół. Oczywiście Bartosz Kurek, Bilfredo Leon, Fabian Drzyzga grali genialnie. Oni pokazywali, że są fantastycznymi graczami i gra za granicą im pomogła. Inni zawodnicy po prostu nie dojechali na ten mecz. Śliwka i Semeniuk zawiedli, środkowi zawiedli. Fabian miał tylko dwie możliwości, gdzie Francuzi wiedzieli, że zagra albo do Kurka, albo do Leona. A jak przegrywasz tak dużo, to wiadomo, że niestety, ale będziesz musiał odpuścić zagrywkę i będziesz grał bardzo lekko. To się stało, Polska grała bardzo lekko, Polska odpada po raz kolejny i znowu były wielkie nadzieje, media się rozpisywały, a tak naprawdę gówno z tego wyszło jak zawsze. 4 lata temu, czyli 5 lat temu Amerykanie bodajże nas wyeliminowali. 10 lat temu, w 2012, wyeliminowali nas Rosjanie z wielkiego turnieju, z igrzysk, a Polska też bardzo dobrze wyszła w grupie. I takie jest życie. Tutaj nie ma co się ukrywać, że my jako Polacy za szybko się podniecamy. My jako Polacy potrafimy, jak jest dobrze, oczywiście to na pewno będzie krytyka na chłopakach, ale nie krytykujmy ich, bo to był bardzo trudny mecz. Francja jest dobry przeciwnik. Jeżeli Francja jest w bardzo dobrej formie, czyli NKP jest w formie, to wszystko się może wydarzyć. Dlatego ja uważam, że musimy krok po kroku celować w kolejne Igrzyska Olimpijskie, ale jednak nie mamy szans na Igrzyska Olimpijskie, to skupmy się na innych turniejach, bo świat się nie kończy, a dopiero zaczyna. Oczywiście to są ogromne pieniądze, ogromny sukces, nie wyszło, trudno, takie życie. Bardzo smutno, że Polska grała tak fatalnie te dwa ostatnie sety, ale takie życie. Polska odpada w ćwierćfinale, Polska ma tą klątwę, tak można powiedzieć, ćwierćfinału. Polski nie zobaczymy w kolejnej rundzie, bez Polski. Igrzyska się nie kończą i też będą bardzo ciekawe, dlatego ja uważam, nie oceniajmy po tym, że Witali Hejny jest geniuszem. Pokazał, powiedzmy średnio, zmiany. Jeżeli nie miał Kubiaka, nie miał kogo wpuścić i takie jest życie. Może Bartosz Bednarz jakby był, to by bardziej ogarnął, pomimo, że też ma słabą mentalność. Takie życie. My Polacy nie jesteśmy aż tacy mocni w siatkówce i takie jest życie. Do zobaczenia. Trzymajcie.